to było ciepłe lato, gdy wpadliśmy tak na siebie. Ujrzałem oczu twoich blask. Wtedy wiedziałem tylko jedno, to nie przypadek, jest na pewno. Poczułem wtedy, że pozna cię czas. I stało się, to nie był sen. Mówiłaś wtedy słodko, że kochasz mnie. Nasze chwile jak ten, jak Carpe Diem. Ciebie tutaj nie ma, straciło wszystko sens. A gdyby cofnąć czas, naprawić nas. Pamiętam kolor wąsów, smak twoich barw. Czuliśmy słońca w las, niebo ni latań. Niestety to nie wróci, już nie ma nas. Elo. 6280. Start. Start. Czyli możemy jechać. Tak. Cześć wszystkim, witam was serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Weronika Załoga oraz Marlena Załoga. Także witam was w piękny, słoneczny początek tygodnia. Dzień też. Dzień też. Pogoda nam ewidentnie dopasuje. Jest dopasowana, jest szyta na miarę dzisiaj pogoda. Także mamy nadzieję, że dzisiaj nie skończy się to tragicznie, ponieważ chcemy dzisiaj skończyć żniwa rzepakowe. Tak, dokładnie, ale dzisiaj ma padać, więc musimy się pośpieszyć. W sumie dużo nam nie zostało, także mamy nadzieję, że damy radę. Że wszystko pójdzie po naszej myśli. Tą ostatnią działką, którą w sumie zostawiłyśmy razem z tatą na koniec, jest działka, na której mamy poletko odmianowe. Poletko nie zakładane celowo, tylko po prostu los chyba tak chciał. Sama działka początkowo miała bardzo ciężko, ponieważ spadło tam bardzo dużo wody. Zaraz po zasiewie myślałyśmy początkowo, że wiecie, że działka będzie zabita i nic że trzeba będzie przesiewać. Nic tam po prostu nie skiełkuje, ale jednak jest. Dobrze jest jak jest. Dobrze jest jak jest, a jak dobrze jest, to się przekonamy, jak już będziemy na miejscu. Także działeczka jest w linii prostej, ja wiem, z pół kilometra od nas, więc bardzo blisko. I co? Nie przedłużamy. Widzimy się za chwilkę na działce. Także jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na działce. Tatuś sobie w oddali kosi. I mamy taką też nowość u nas w kabinie. O, długa, więc ledwo to się tutaj nam mieści. Jest to taka lanca do pomiaru temperatury oraz wilgotności. Więc jak już będziemy na przyczepie, to pokażemy wam, jak można ją zastosować. Między innymi pokażemy wam, jakie jest zastosowanie jej na przykład przy żniwach. A mianowicie można, powiem już w sumie teraz, można ją wykonywać pomiary bezdotykowo, czyli po prostu daną lancę wkładamy sobie, bo ona jest dosyć długa, ma 1,96 cm długości. Ja mam 1,70 m, także jest dłuższa nawet niż ja. Więc zanurzamy sobie ją na przykład w tandemie i będąc na przykład na końcu działki, będąc w domu, poza domem, możemy kontrolować sobie na bieżąco z aplikacji, z telefonu wilgotność, temperaturę, jaką mamy w zbożu, także w kwestii również rodzajów zbóż to rozróżnicowanie jest naprawdę ogromne, także dzisiaj sprawdzimy ją u nas w rzepaku, zanurzymy ją i sprawdzimy wilgotność. Sama lanca ma na sobie aż 3 czujniki, czyli tutaj z góry. Tak, tutaj z góry. Tutaj też mamy taki przycisk, którym wymuszamy pomiar, bo pomiary odbywają się co godzinę, ale również możemy wymusić taki pomiar i po prostu kliknąć i wykonać pomiar z przycisku. Także mamy czujnik u góry, mamy czujnik na środku i mamy na końcu lancy, czyli w całym urządzeniu mamy aż 3 czujniki temperatury i 2 wilgotności. Wilgotność mierzymy z otoczenia i również na końcu jest taki czujnik wilgotności, za pomocą którego mierzymy właśnie wilgotność zanurzonej końcówki w nasionach rzepaku czy też innych rodzajów zbóż. Co tam, Werka? Już tankujesz? Już polewasz? Żywiec drój polecam. Tak, żeby tam woda była niegazowana. No tak. Weronika już rozprawia wiankowe. Nie, dopiero otworzyłam, no patrz. Dobra. Krystaliczna, górska woda.
Tak. Jakoś z natury. Oczywiście. A czego pani szuka na moim polu? Jakim twoim? Chodź bliżej. Ogólnie jak Werka byś się odwróciła, to tam miałyśmy właśnie jedną ścieżkę wykoszoną wcześniej i jest już tak sucha, także jednak wilgoci u nas w ziemi troszkę jest. I dzisiaj mamy poniedziałek, wtorek, środa. Prognozowane są u nas opady deszczu, także tym bardziej chciałybyśmy to dzisiaj wykosić. Rzepaczek jest mojego wzrostu, jak widać. Wszystko mamy suche, aż szeleści. Słyszy, nie wiem, czy będzie słychać, bo mikrofon mam przypięty. Wszystko aż naprawdę trzeszczy, jest mega suchutkie. O. Słychać, że jednak coś tam jest. Więc ile, to się przekonamy później. Może podejść Werka troszkę bliżej, aby pokazać, jak wygląda tutaj łan. Proszę bardzo, raczej nie mamy tutaj nic obsypanego. Następnie mamy właśnie odmianę w kombinacji. Tutaj jednak troszkę jest odciętych, ten rzepak się położył przy kosie. Więc to jeszcze nam stoi. Zapraszam dalej w moje skromne progi. Także kombajn nam weryfikuje na bieżąco, a my wracamy, bo zaraz będziemy miały uzupełnianą przyczepę tym czarnym złotem i przy okazji zrobimy z Werką pomiar. Już w sumie kolejny, bo wczoraj również sprawdzałyśmy lance, aby jednak trochę się jej pouczyć. Lubimy technologię, lubimy nowoczesne urządzenia, także staramy się takie bajery wdrożyć do naszego gospodarstwa i taki bajer zaraz Wam pokażemy, ponieważ wykonamy taki pomiar u siebie na tandemie. I zmierzamy w stronę naszego ciągnika. Zestawu. Tak, zgadza się. I w kwestiach oczywiście takich agrotechnicznych. Na innym chodzi. Tak, to jednak wody nie brakowało. Nie było jeszcze aż tak źle w porównaniu do... Zależy kiedy, bo przy zasiewie... No to tak. Trochę nam zabiło, ale... No. Porównując inne rejony Polski było jednak różnie, także to, co było u nas, nie było ani żadnych podtopień, gradu nie było, także już to jest bardzo duży plus. Jeszcze jak dzisiaj pogoda nam wytrzyma i zdążymy skosić tą działkę, to już będzie w ogóle pięknie z pszenicą. Jeszcze trochę. Jeszcze zielone. Także jedną część żniw, w sumie jedną trzecią, bo mam również kukurydzę. Możliwe, że dzisiaj skończymy. Tak. Będziemy miały za sobą, aby nam tylko wytrzymała pogoda. Delikatnie, żeby nie połamać. I zobaczcie tylko, jak ją postawię. Ja mam 1,70 m. Takiego faceta mogłabym mieć. Dobra, to właśnie. Tutaj mamy główny system i ten przycisk, o którym wspominałam. Proszę bardzo. I na końcu mamy takie właśnie zakończenie z czujnikiem wilgotności oraz temperatury. Także ja śmigam na górę i widzimy się już na szczycie przyczepy. I tak wyglądam ja, chodząca po pieniążkach, po czarnym złocie. Ze mną oczywiście lanca, także zanurzymy sobie ją. O, jesteśmy już do końca. Odpalamy aplikację. Do aplikacji możemy podpinać tak naprawdę wszystkie urządzenia, które są właśnie z firmy Serafin. Link do produktu oczywiście Wam zawrzemy w pierwszym komentarzu, abyście mogli również się z nim zapoznać. I w aplikacji ogólnie mamy dużo fajnych możliwości. Można sobie tak naprawdę pineską zaznaczać, w którym miejscu mierzymy wilgotność, jakie to są warunki i tak dalej. Można podpinać budynki, ponieważ urządzenie można stosować zarówno w halach magazynowych, czy też również w silosach. Mamy tutaj fasolę, soję, czarną fasolę, siemię, jakąś mąkę durum, nasiona lnu, nasiona traw, kukurydzę. Proszę bardzo, rzepak jeszcze cieplutki, także jest dobrze mi tutaj siedzieć. Więc mamy to tutaj zatwierdzone i wykonujemy pomiar. Klikamy.
czekamy i zaraz powinno nam się coś pojawić, powinno się odświeżyć i mamy aktualny pomiar, pierwszy czujnik, mamy 8,7% wilgotności, temperaturę mamy 26,8%, na środku czujnik środkowy mamy 27,4%, w powietrzu mamy aktualnie, czyli mamy temperaturę otoczenia, mamy 33,1% temperatury otoczenia, jest to pomiar aktualny i mamy w powietrzu 5,4% wilgotności, czyli taka pogoda na deszcz. Tak się prezentuje aplikacja, oczywiście nałożymy Wam to na ekran, abyście mieli bardziej wyraźny pogląd na to, co się dzieje w aplikacji. Mamy również tutaj wykres temperatur z poszczególnych czujników, historię i wspomnianą lokalizację, w której wykonujemy pomiar. Także zachowując takie dane, mamy tak naprawdę stałych z nich podgląd na to, co się działo, na której działce, w którym czasie, w którym również miejscu, co uważam za bardzo przydatną cechę, również w takich gospodarstwach rozdrobnionych, gdzie jest tych działek bardzo dużo, ale w sumie też i w gospodarstwach wielopowierzchniowych, gdzie jednak rozkład wilgotności plonów jest różny. Także naprawdę jest to fajny tutaj podgląd na to. W kwestiach tych właśnie, co wspominałam na początku, można do aplikacji podpiąć również inne urządzenia, także jest to nasze już drugie urządzenie z firmy Serafin, więc my w naszym przypadku będziemy mogły podpiąć tutaj wilgotnościomierz Cepro, więc można go dodać poprzez zeskanowanie kodu QR i takie coś również wykonamy. Dzisiaj obcy tak dla siebie, zostaną chwilę w głowie nam. Lecz teraz jedno wiem na pewno, ty nie zostaniesz mą królewną. Ruszyć do przodu, to dla nas jest czas. I my lecimy. Zostawiłyśmy tatę samego. Z polem, z rzepakiem, z kombajnem. A dlaczego? Bo się trochę przeliczyłyśmy i zabrakło nam miejsca na przyczepach, także jedziemy. Lepiej się zaskoczyć niż zawieść. Dokładnie. Więc liczyłyśmy tak przez plonu po najniższej linii oporu, a jednak wyszło lepiej niż zawierzałyśmy. Jakby nie było, jest to też pierwszy rok uprawy rzepaków w gospodarstwie i my jesteśmy w drodze do znajomego. Dobrze mieć takich znajomych. Także Piotruś, ratujesz nam życie. No, garaże są naszykowane na pszenicę. Nie trzeba będzie sprzątać po rzepaku dzięki temu. Kukurydzy zielone. Przyjeżdżamy. Ile jesteśmy? 2 kilometry? No teraz jesteśmy akurat koło naszego kościoła parafialnego, więc dokładnie 2 kilometry. Tak. I tutaj przejeżdżałyśmy i po lewej stronie już kosili pszenicę, także zróżnicowanie nawet w kwestii ziem u nas takie występuje. Tak, hamuj Vera, hamuj. Hamuje. O właśnie, i tutaj mamy nasz kościółek parafialny. Także dzieje się u nas. Odsłaniać mi lusterko. Dobra, to odsłaniam. Wystarczyła tylko chwila. Zobaczcie. Tam przy tandemie był fęt, już go nie ma. Ciekawe dlaczego. Zajechałyśmy na chwilę do domu, bo tak o to prosił nas tatuś. I co się stało? Utopił kombajn. No, także nowa atrakcja akurat. Także jedziemy ratować. Jedziemy ratować kombajn, sytuację. Mamy 2 ciągniki w zapasie. Jak coś, no to nie poladam, też się będziemy ratować, jak fęt sobie nie poradzi. Tatu mówi, że jest źle. My nie wiemy, jak bardzo jest źle, ale za chwilę zobaczymy i wy również się przekonacie. Takie atrakcje na dzień dzisiejszy zaprezentował nam i sprezentował nam tatuś. Także widzimy się za chwilę przy kombajnie. Pociąg najlepsze sobie chodzi, a tam do pełna załadowany kombajn pod sam dach w zbiorniku, który sobie pływa. Ale dobrze, że mamy przyczepę. Zaraz wysypiemy, to kombajn tak, będzie miał zaraz lżej. Zaraz rozładujemy, kombajn będzie lżejszy. Tylko mam nadzieję, że my się nie utopimy. Przedni napęd się włączy. Utopiony kombajn sobie stoi, Weronika się cieszy.
Mieścimy się? Boże. Aż schodki się wygięły. Rewelacje. I stało się, to nie był sen. Krzyczałaś wtedy głośno, nie kocham cię. Miłość zniosła w ten dzień, to koniec nasz, wiem. Teraz już nic nie ma, adios para siempre. A gdyby cofnąć czas, naprawić nas. Pamiętam kolor włosów, smak twoich barw. Czuliśmy słońca blask, ty boli jak lak. Niestety to nie wróci, już nie ma nas. No dobra, jesteśmy już po akcji. Jak to wyglądało, już zobaczyliście. Od wiosny w sumie było to miejsce było mokre. Zresztą widać. Występowanie mchu o tym świadczy, że to jest naprawdę mokro. Obok zostawiłyśmy z Weroniką tej przyczepy, na której już jest rzepak. Także ta działka będzie naprawdę dużym wyzwaniem do wykoszenia, to zresztą już widać. Tam w oddali czeka Werka z liną w razie W, jeżeli akcja miałaby się powtórzyć. No ale naprawdę na tej działce, jak widać, będzie ciekawie. I niewykluczone, że za chwilę sytuacja się nie powtórzy. Wszystko pod kontrolą, dokładnie. Wszystko pod kontrolą, tak. Rzepak się sypie właśnie. Ach, ale ładny widok. No. A jeszcze ładniejszy będzie, wiem, że się nie pokazuje paluszkiem, ale go pokażę kilkoma paluszkami. Tam będzie najładniejszy widok. Jak się zakopiemy drugi raz. Mam nadzieję, że nie. A tutaj tatuś kazał nam podstawić już pędzla, żeby był w gotowości. I z tej działki zostanie nam właśnie tylko ta łatka. Jeszcze mamy inne działki, które nie są dokończone, ale tam już jest bardzo mało. Także zobaczymy. Ja. To się kamerowało. Coś się przycięło i ogólnie mam bardzo blisko do domu, ponieważ o tu mieszkamy, także byłyśmy przed chwilą w domu. Tutaj właśnie mieszkamy, to jest nasze mieszkanie. Niestety jest tak, że czasami jak ktoś ma pole, ktoś ma dom. Żartuję. To masz coś czarnego, nie? Są żniwa. Także byłyśmy przed chwilą w domu, nakryłyśmy tandemkę. Ciężko było, bo tato dużo nasypał. Trzeba było porozgardać i to było też utrudnione, ponieważ już nie było gdzie rozgardać. Także kończy, jak widzę, tam jeszcze z tyłu tamtą działkę. Do tej chyba jeszcze czuję respekt, zbiera siły na nią, także... Na sam koniec zostawił. A my na niego czekamy grzecznie w ciągu. Dokładnie. Cześć wszystkim, witamy was. Oj Boże, ta znowu zaczyna. Aż by się przewróciła, to widzisz, to jest twoja karma. Także my będziemy już kończyć ten odcinek. Jeszcze nie skończyliśmy kosić rzepaku. Ktoś krzyczy, ale nieważne. Nie będzie słychać. Także mamy nadzieję, że dotrwaliście do końca. Dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami w dzisiejszym odcinku. I co? Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie, lajkujcie. Klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. I co? My się z wami żegnamy. Do następnego. Do zobaczenia. Tak. Do kolejnego odcinka. My jeszcze coś tam działamy. Pomyślcie, no. Tata kosi. No. Naprzeciwko nas. Sprzedawać jeszcze nie będziemy, czekamy na odpowiednią cenę, więc jak poważymy i tak dalej, będziemy miały jakieś informacje, no to możliwe, że również te informacje otrzymacie od nas, więc co? Pa, pa! Już się pożegnałyśmy, ale tak. Pa, pa! Pa, pa.